dzisiejszy wykład jest nawiązaniem do naszego pierwszego sprzed mniej więcej pół roku. Nie tyle oczywiście jakimś po prostu nawiązaniem, ale też i kontynuacją. Można powiedzieć, że pewna klamra dzisiaj się kończy, klamra, która została wtedy otworzona, bo poznawaliśmy historię filozofii nie dla niej samej, ale po to, żeby móc zrozumieć myśl świętego Tomasza, ale do... Ave Maria Stella, Dei Mater Alma. Ale do zrozumienia myśli świętego Tomasza potrzebne jest wniknięcie w filozofię Arystotelesa, a z kolei filozofia Arystotelesa jest niczym innym jak owocem pogłębionej refleksji nie tylko nad rzeczywistością, bo tutaj rzeczywiście Arystoteles był prawdziwym mistrzem, jak się okaże, ale również refleksji nad refleksją filozoficzną, która jest starsza niż Arystoteles. Arystoteles dokonuje pewnej kwerendy tych wszystkich rozwiązań, które zostały przed nim znalezione i też w ich świetle patrzy na rzeczywistość. I oczywiście to wszystko jakoś pogłębia. I tam być może to już zostało trochę zapomniane, ale mówiliśmy na początku o tym, że metafizyka ma charakter mądrościowy, prawda? Że metafizyka stawia sobie za cel nic innego jak poznanie dla samego poznania. To znaczy chodzi o to, żeby stawać się człowiekiem nie tylko zdolnym do działania jakiegoś skutecznego, praktycznego, a właściwie to w ogóle nie jest takim pierwszorzędnym celem metafizyki, chociaż wynika oczywiście z tego głębokiego zrozumienia rzeczywistości, wynikają wszystkie te praktyczne nauki, nauki, które Arystoteles nazwał naukami no właśnie praktycznymi w dziedzinie praxis, bo to jest jeden z rodzajów nauk. W ogóle, jeżeli chodzi o Arystotelesa, to niezwykłą rzeczą jest to, że on jest z jednej strony prawdziwym wizjonerem, ale z drugiej strony jest też bardzo, bardzo skutecznym systematykiem. A to się rzadko zdarza. No, to też zdarzało się, to się zdarzyło w przypadku świętego Tomasza, ale zdarza się to nader rzadko w historii, żeby ktoś był jednocześnie takim rzucającym nowe światło na zagadnienie, takie bardzo podstawowe zagadnienie, człowiekiem, myślicielem, a jednocześnie, żeby był systematykiem, który potrafi ogarnąć całe rzeczywistości jeszcze w świetle jakichś przez siebie opracowanych zasad, spojrzeć na całą rzeczywistość. A to jest właśnie przypadek Arystotelesa, również też i świętego Tomasza. Oczywiście też i Platona, oczywiście do pewnego stopnia, ale tutaj zobaczymy zaraz, że u Arystotelesa to patrzenie na rzeczywistość jest jednak bardziej takie, powiedzmy, wnikliwe i jednocześnie jednak szersze. Tak? Jest coś, co faktycznie Arystotelesa jakoś wyróżnia na tle tych starożytnych filozofów. Ale jeszcze wracając do właśnie do tych różnic między Platonem i Arystotelesem, żebyśmy też mieli pewien tutaj punkt startowy. Otóż w myśli Arystotelesa nie będzie elementu mistyczno-religijnego, tego, który tak związany jest mocno z Platonem. Tego, który w jakiejś mierze też pewnie warunkuje popularność, czy popularność w czasach starożytnych, popularność też pewnie i w czasach nowożytnych. Popularność Platona dlatego, że człowiek ma z natury jednak tą skłonność, tak, skłonność do tego, żeby zajmować się tym, co religijne. Człowiek jest z natury jednak istotą zainteresowaną religią, religijnością, boskością, tak? Jakąś charakteryzuje się pewną chęcią wychodzenia ponad to, co jest tutaj dla niego właściwe. I też mówiliśmy o tym, że w przypadku Platona no, wiąże się to z pewnymi niebezpieczeństwami. Że w przypadku platonizmu takiego jakby nieoczyszczonego z tych myśli, powiedzmy, tak, tych tendencji orfickich, że to wszystko może się skończyć czym innym jak, no, jak nawet no, powstaniem pewnego podłoża dla różnego rodzaju systemów, nawet jakichś okultystycznych. No, dlatego, że będzie wtedy w takim systemie bardzo mocna tendencja, żeby jakby zbawiać swoją duszę samemu, żeby podnosić swoją duszę ponad to, co ziemskie, ponad to, co ludzkie, ponad to, co materialne, samemu.
Bo tak przecież taki sens filozofii stawia Platon, żeby ona była czynnikiem jakoś zbawczym, żeby ona człowieka prowadziła do zbawienia. U Arystotelesa jest trochę inaczej, ale też nie do końca inaczej. To znaczy u Arystotelesa nie ma tego elementu mistyczno-religijnego, to prawda. Ale to wcale nie znaczy, że filozofia staje się czymś, powiedzmy, właśnie praktycznym. Otóż nie, jest właśnie teoretyczna. Filozofia w tym swoim zrębie, w tym swoim rdzeniu, którym jest metafizyka, ma za zadanie właśnie dawanie ludziom prawdy dotyczącej rzeczywistości właśnie po to, żeby oni tą prawdę mogli kontemplować, żeby stawali się przez to ludźmi szczęśliwymi. Ale nie ma tu jednak takiego religijnego patrzenia na świat. Nie ma takiego zacięcia religijnego. Tak? Czyli no z jednej strony to oczywiście spowodowało, że filozofia Arystotelesa się tak bardzo nie rozpowszechniła. To na pewno jest jeden z powodów, dla której nie była ona tak popularna nigdy. Poza tym pewnie też i dlatego, że jest ona pełna jednak pewnych niuansów technicznych, różnych terminów, jak się okaże. Jest ona po prostu skomplikowana. Nie daje takich bardzo prostych schematów dotyczących rzeczywistości, ale właśnie pewnie przede wszystkim dlatego, że no, nie ma tego zacięcia religijnego. Ale właśnie, mimo wszystko podobieństwa są widoczne, bo jest w myśli Arystotelesa ta tendencja do poznawania dla samego poznawania i to jeszcze w świetle, w przypadku metafizyki, w świetle tych odleglejszych przyczyn, żeśmy o tym mówili, a to właśnie odpowiada cnocie mądrości, tak jak ją Arystoteles definiuje i tak jak ona będzie też nawet i u świętego Tomasza. Mądrość to jest umiejętność patrzenia na świat z perspektywy tych przyczyn najdalszych. To wszystko są rzeczy, które już były, ale tak pragnę, żeby ten dzisiejszy wykład miał swoje odniesienie do poprzednich, żeby to nie było gdzieś tak zawieszone w próżni. Ciekawą też jest rzeczą odnośnie Arystotelesa, że właściwie my jakby patrzymy na jego twórczość przez pryzmat dzieł tak zwanych ezoterycznych, czyli dzieł szkolnych, dzieł, które powstały po to, aby uczyć filozofii uczniów szkoły, liceum, tej szkoły filozoficznej, którą założył Arystoteles. W przypadku Platona było trochę inaczej, bo my żeśmy patrzyli na jego system filozoficzny przez pryzmat dialogów, które są tak zwanymi pismami egzoterycznymi, czyli pismami stworzonymi dla takiego szerokiego kręgu odbiorców. Ja starałem się tutaj na tym wykładzie, czy na tych dwóch naszych wykładach przedstawić myśl platońską z perspektywy tej tradycji niepisanej, tych nauk, które no, zostały jakoś odtworzone, nawet też i na bazie samego Arystotelesa, który w metafizyce przedstawia właśnie nie filozofię Platona z dialogów, tylko tą filozofię z tych tak zwanych nauk niepisanych. Ale same dialogi, które są podstawą dla filozofii Platona, no, jednak pokazują naukę tą egzoteryczną, czyli tą przeznaczoną dla szerokiego kręgu odbiorców. Dlatego też i specyficzny jest sposób przedstawiania treści. Tak? Innymi słowy, jakby te różnice w dziedzinie sposobu wyrażania myśli między Platonem i Arystotelesem nie są aż tak wielkie, jakby się mogło wydawać. Bo z jednej strony mamy wielkiego literata, który posługuje się dialogami sokratejskimi, który posługuje się takim bardzo specyficznym sposobem przedstawiania, raczej problematyzującym, właśnie wybitnie problematyzującym, nie tyle ukazującym rzeczywistość w sposób taki zwarty, zwięzły, jak w podręcznikach, tylko za pomocą pewnych stawiania pewnych problemów, że poprzez stawianie problemów i poprzez możliwe rozwiązania stara się czytelnika jakby wprowadzić w pewną taką spiralę prowadzącą powoli do odkrywania prawdy. W przypadku Arystotelesa styl będzie zupełnie inny, no ale właśnie pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia po prostu z dziełami pisanymi już dla uczniów, gdzie tak to musi być przedstawione. Podręczniki mają swoją logikę, mają swój sposób przedstawiania treści. Bo musimy też pamiętać o tym, że Arystoteles również był autorem dialogów, bardzo podobnych do tych platońskich, tylko one niestety zaginęły. Zostały tylko pewne fragmenty. I z tych fragmentów, a nawet jeszcze bardziej z świadectw ludzi, którzy wtedy żyli, wiemy, że Arystoteles był całkiem dobrym pisarzem, że no, po prostu styl arystotelesowskich dialogów był jakoś podobny do dialogów platońskich. Natomiast jeżeli chodzi o
o poznanie samej filozofii, no to właściwie mimo wszystko, mimo tego, że te dialogi nam gdzieś tam zaginęły, nie możemy do nich sięgnąć, raczej na pewno nie straciliśmy nic, jeżeli chodzi o myśl Arystotelesa, tak? Bo ona jest wyrażona dobrze, w sposób bardzo zwarty, zwięzły, ale jest niestety pełna niuansów. Jest pełna niuansów, jest złożona i to będzie cały czas jakoś widoczne. Więc wracając do nauki, właśnie to jest takie słowo klucz trochę, dlatego że Arystoteles jest faktycznie prawdziwym naukowcem. To właśnie różni trochę od Platona, który ma ciągle to zacięcie takie mistyczne. On jest, no wiadomo, człowiekiem, czy Platon, jest człowiekiem, który się wywodzi z rodu arystokratycznego. Wiadomo, że jest to jakoś widoczne w jego filozofii, bo właśnie refleksja dotycząca polityki jest przecież ważnym filarem w ogóle filozofii platońskiej, a więc to jakoś jest widoczne. W przypadku Arystotelesa pochodzi z rodu lekarskiego. Jego ojciec był lekarzem na dworze królewskim. I właściwie to jest taka bardzo charakterystyczna cecha Arystotelesa i jego filozofii. Widać, że to jest, że jego filozofia jest owocem myśli przyrodnika, kogoś, kto jest otwarty na rzeczywistość. Na rzeczywistość przyrodniczą, rzeczywistość roślin, zwierząt, człowieka jako pewnego organizmu. Tak? No to jakby każdy rozumie, że przyrodnik zupełnie będzie inaczej, czy właśnie lekarz będzie inaczej patrzył na świat, bo ciągle musi być otwarty na to, co konkretne, na to, co jednostkowe, ale z drugiej strony Arystoteles nie jest człowiekiem, który tworzy swój system filozoficzny jakby zupełnie w oderwaniu od filozofii Platona, dlatego że on przez 20 lat był uczniem Akademii Platońskiej. I właściwie na dobrą sprawę to niektórzy nawet określają, i mają pewne tutaj swoje podstawy takie określenia, niektórzy określają Arystotelesa mianem najwierniejszego ucznia Platona. Pod pewnym względem jest to niewątpliwie prawda. Rzeczywiście to, co jest najcenniejsze w myśli Platona, czyli to tak zwane drugie żeglowanie, to otwarcie się na to, co ponadzmysłowe, odkrycie świata ponadzmysłowego, refleksja dotycząca tego świata, to będzie u Arystotelesa jak najbardziej widoczne. Tyle tylko, że jest zniuansowane, tyle tylko, że przede wszystkim nie odrywa Arystoteles tego, co ponadzmysłowe, od tego, co zmysłowe, właśnie wzorem Platona. Tak? Znaczy, nie odrywa uwagi od rzeczy tu i teraz, od tego, co jest tu i teraz i od rzeczy, które nas otaczają. Tylko właśnie pośród tych rzeczy będzie szukał tych rzeczy ponadzmysłowych. Tak? W przypadku Platona zaraz będzie nas odnosiła filozofia do tego, co jest ponad tym światem, do tego, co jest ponad tymi rzeczami. Te rzeczy jakby same w sobie są tylko jakimiś odbitkami, one same w sobie są czymś mało wartościowym, mało ciekawym, mało realistycznym, mało realnym, jakby mało bytującym. Tak? Przecież u Platona to tylko ideom przysługuje status tego jakby takiego bytu w sensie tym najwłaściwszym. Ontos on, ten prawdziwy byt, ten byt, który naprawdę bytuje, który naprawdę jest, to są po prostu idee. Te idee przecież też nie są jakoś też na tym samym poziomie tak do końca, bo są idee, które są bardziej pierwotne w tym sensie, że są bardziej zbliżone do tej idei najwyższej. Tak? Są idee, które są bardziej szczegółowe, czyli niższe w tej hierarchii. No a u Arystotelesa w pewnym sensie wszystko będzie tylko inaczej. Nie będzie nas odwodził Arystoteles od rzeczy, które są tu i teraz. A jednak właśnie Arystoteles będzie właśnie tym, u którego pojawi się pojęcie pierwszego poruszyciela, tak, czyli takiego Boga, który jednocześnie stanowi ten punkt najwyższy. Jest jakby wierzchołkiem w tej piramidzie bytu, bo przecież u Platona pamiętamy, że ten wierzchołek był, tak, ale to była po prostu idea. To było coś, co jest nieosobowe. Tak, ta potrzeba tej doskonałej jedności i prostoty, która się wiąże w systemie platońskim z doskonałością, spowodowała, że ten najwyższy, najdoskonalszy byt po prostu nie jest bytem osobowym w żaden sposób. Tak? Jest po prostu jakąś ideą która się utożsamia z dobrem. Ale to nie jest wcale tenże opisywany w dialogu Timaeus, nie jest to tenże demiurg,
ten, który świat skonstruował. Ten demiurg jest jakoś poniżej, zresztą nie tylko poniżej idei tej jedni, ale nawet poniżej wszelkich innych idei. Więc w przypadku Arystotelesa widzimy, że tutaj jest coś naprawdę wartościowego, właśnie coś takiego, co nas utwierdza w przekonaniu, że Arystoteles jakby jeszcze pociągnął dalej, przynajmniej w niektórych aspektach, to drugie żeglowanie, że jeszcze jakby głębiej, jednocześnie wyżej prowadzi tych, którzy za nim idą. A jednocześnie jest to filozofia, która nas nie odrywa od tego, co konkretne. Tak? Czyli nie tracimy kontaktu z rzeczywistością, a to jest bardzo cenne, bo ostatecznie to właśnie to oderwanie od tego, co konkretne, jednostkowe, spowodowało, że człowiek jako taki, że ludzkość jako taka weszła w pewną pułapkę. Pułapkę właśnie filozofii idealistycznej. Zaczyna się to dokładnie w ten sposób, że się gdzieś traci kontakt z tym realnie, konkretnie, jakoś jednostkowo nawet istniejącym bytem i w rezultacie człowiek się gubi w pojęciach, w jakiejś refleksji dotyczącej tychże pojęć, tak? W jakiejś własnej myśli się gubi. I wcześniej czy później kończy się to tym, albo się człowiek zamyka w świecie własnych myśli, albo zaczyna siebie jakoś utożsamiać się z Bogiem. Czy zaczyna w takim hegelowskim jakimś duchu filozofować. Ale to wcześniej czy później kończy się tragicznie, czy to powoduje bardzo poważne konsekwencje w dziedzinie praktycznej. Filozofia jako ta dziedzina najbardziej teoretyczna będzie miała jednak ogromne przełożenie, tylko niekoniecznie bezpośrednie, ale jednak ogromne przełożenie na to, co w praktyce się dzieje, tak? To co praktyczne. No tak zawsze jest, że to co jest teoretyczne ma zawsze ostatecznie ogromne przełożenie na to, co praktyczne, to co życiowe. Ale jeżeli chodzi o tutaj tą naukowość. Dlaczego ona jest taka ważna? Bo jest tutaj coś takiego niezwykłego. Bo z jednej strony nauka w takim właśnie wymiarze, jakim była ona rozumiana przez Platona i jest rozumiana również przez Arystotelesa, wymaga odejścia od tego, co konkretne, jednostkowe i zajęcia się tym, co jest ogólne, tym, co jest pojęciem, tym, co jest definicją, tym, co jest można powiedzieć, jakoś powszechne i ogólne. Dlaczego? No dlatego, że zdaniem Arystotelesa, i on będzie to bardzo dokładnie będzie uzasadniał, nauka nie może dotyczyć tego, co jednostkowe. Dlaczego? No bo jeżeli mamy jakiś jednostkowy egzemplarz, to ja nie wiem do końca, czy te cechy, które on prezentuje, to są tymi cechami właściwymi dla tego gatunku, czy to są takie cechy przypadkowe, które akurat po prostu ten egzemplarz ma. No to weźmy takie porównanie, no, że przyjeżdża do nas człowiek z jakiegoś kraju, jakiegoś bardzo egzotycznego, o którym nic prawie nie wiemy. I on jest ubrany w jakiś tam określony sposób, ma jakąś określoną fryzurę i tak do końca to nie wiemy, czy te cechy są cechami jakby wszystkich tych ludzi, którzy tam mieszkają, czy to jest jakby ta właściwa dla nich jakaś cecha wynikająca tam z czegoś, tak? Czy to jest po prostu przypadek, no akurat ten jeden egzemplarz jest takim oryginałem. Czy to jest jednak coś istotowego, czy coś takiego przypadkowego, co akurat możemy zaobserwować, ale nie jest czymś typowym. I to jest właśnie coś, co nas utwierdza w przekonaniu, że taka najprosta obserwacja, że rzeczywiście nauka domaga się właśnie pewnej ogólności, tak? Co jest trochę podobne do tych platońskich idei. Znaczy to w szkole Platona się tego Arystoteles nauczył, być może skądinąd by to wiedział. To znaczy on też pokazuje cały czas, dlaczego teoria idei platońskich nie może być właściwym rozwiązaniem tego problemu, ale jest tutaj coś właśnie podobnego. To znaczy jest właśnie, niektórzy mówili, że to są jakieś wpływy Platona, to jest właśnie coś trochę innego, chociaż jest właśnie podobne. Po prostu Arystoteles rozumie, że, a już jakie są inspiracje, to już bardzo możliwe, że różne, ale rozumie, że nauka musi dotyczyć tego, co ogólne, tego, co niezmienne, tego, co jest konieczne, to znaczy jakoś uprzyczynowane. To znaczy wszystko, co jest, musi mieć swoją jakąś przyczynę, prawda? Nie może być takim przypadkiem, nie może występować w sposób przypadkowy. I to jest ten jeden z tych istotnych punktów też takiej metafizyki arystotelesowskiej. Ale wróćmy jakby do Arystotelesa jako do naukowca. Więc po pierwsze, też w ten sposób jakby chciałbym nawiązać do tego pierwszego wykładu. Otóż po pierwsze Arystoteles daje nam klasyfikację nauk ze względu na cel. Mówiliśmy tutaj o tych naukach praktycznych. Mówiliśmy o tym, że nauki teoretyczne, kontemplacyjne są wyższe. Jeszcze wyróżnia nauki wytwórcze.
nauki w sferze poiesis, a więc nauki wytwórcze, które są jeszcze niższe od tych nauk praktycznych. Nauki wytwórcze mają za zadanie wytwarzać pewne konkretne przedmioty. No, na przykład taką nauką wytwórczą będą wszystkie nasze, powiedzmy z naszej perspektywy, nauki techniczne, nauki inżynieryjne, nauki, które będą prowadziły do wytworzenia jakichś przedmiotów. W tamtych czasach na przykład szkutnictwo, tak? Czyli nauka, dzięki której dzisiaj byśmy raczej powiedzieli właśnie sztuka konstruowania, ale to dla Arystotelesa to jest też pewien rodzaj nauki. Więc nauka, która pozwala na budowanie okrętów. Ale te okręty do czegoś przecież służą. Do czego one służą? A tutaj już to jest właśnie przedmiotem nauk praktycznych. Nauki praktyczne, takie jak ekonomia, takie jak polityka, takie jak etyka, które będą mówiły o tym, w jaki sposób, co robić, tak? W jaki sposób działać. Będą mówiły o działaniu. Oczywiście przedmioty są pewnymi konkretnymi środkami potrzebnymi do osiągnięcia celów nauk praktycznych. Ale ponad tym wszystkim stoją nauki teoretyczne. Nauki, które Arystoteles wyróżnia trzy dokładnie, to znaczy fizyka, matematyka i metafizyka. Czym one się różnią od siebie? Różnią się w ten sposób, że trochę podobnie jak i też i dzisiejsze, gdybyśmy za metafizykę podstawili filozofię, matematyka, fizyka, filozofia, myślę, że współczesny człowiek dość dobrze przez te pojęcia by rozumiał to, co Arystoteles chciał przez nie wyrazić, chociaż są pewne różnice tutaj. Tak? Możemy też odnieść to do te trzy nauki teoretyczne, kontemplacyjne, które mają za zadanie poznawanie dla samego poznawania. One mogą być też odniesione do tego w istocie jakby potrójnego rozdziału rzeczywistości, jaki jest w filozofii Platona. Pamiętamy, że tam w strukturze rzeczywistości wyróżnia nie tylko ten prawdziwy byt, tak? Ten ontos on, czyli ideę, nie tylko te rzeczy istniejące zmysłowo, tak? Ulegające pewnym przemianom, tak? Ale pomiędzy nimi, chociaż jakby one bardziej należą jednak do tego świata, znaczy one nie są elementami świata idealnego, ale tak samo jak idee są jednak niezmienne i tak samo jak idee nie powstają i nie giną, to są te byty matematyczne. Tak? Czyli pamiętamy, że najpierw był świat idei, potem były byty matematyczne, cały czas jednak po tej stronie ponadzmysłowej i potem po naszej stronie mamy ten świat bytów zmysłowo poznawalnych, bytów, które powstają, które giną, które zmieniają się. I to jest, można powiedzieć, dokładnie jakby to są te trzy obszary rzeczywistości, które tutaj u Arystotelesa, to mniej więcej się z tym wiąże, chociaż oczywiście od strony technicznej będzie Arystoteles inaczej będzie je przedstawiał, definiował, ale to się mniej więcej do tego się może to sprowadzić. Że mamy tą prawdziwą rzeczywistość, którą zajmuje się metafizyka, mamy tą rzeczywistość bytów matematycznych, zajmuje się matematyka i mamy tą rzeczywistość bytów zmiennych cały czas, którą zajmuje się fizyka. Ale różnica właśnie polega na tym, że o ile u Platona ta prawdziwa rzeczywistość to są tylko same idee, prawda, które są gdzieś tam w tym świecie, tak, ponadprzestrzennym i właściwie są jakby zupełnie no jakby ponad nami, można powiedzieć. I to, co jest tutaj, jest tylko jakimś odbiciem, jakąś ich konsekwencją. Tak? W przypadku Arystotelesa nie tracimy kontaktu, rozmyślając o tych rzeczach najwyższych i jednocześnie najgłębszych, nie tracimy kontaktu z rzeczami, które są tu i teraz. Dlatego, że metafizyka nie będzie się zajmowała jakimiś tylko ogólnikami, jakimiś ogólnymi pojęciami, jakimiś rodzajami czy gatunkami, które istnieją gdzieś tam, tak? Jednocześnie będąc jakimiś takimi samodzielnie bytującymi rzeczami, tak? Tylko będzie się zajmowała właśnie czym? No, to jest właśnie pytanie. Czym? Ale będzie się zajmowała niewątpliwie metafizyka czymś, co jest tutaj. Czymś, co jest tutaj, a jednocześnie czymś, co jest w dużej mierze bezpośrednio zmysłowo niepoznawalne. Ale jednocześnie jest jakby czymś, co nas otacza. Nie jest czymś gdzieś tam w kosmosie. To jest ta różnica między Arystotelesem i Platonem. Czyli ten wymiar taki istotny drugiego żeglowania, to wyjście ponad to, co zmysłowe, zostało zachowane, ale nie dzieje się to kosztem utraty kontaktu z tym zmysłowo poznawalnym jakimś jednostkowym bytem. Tak? To jest właśnie to, co jest dla Arystotelesa typowe i to jest to, co całkowicie tak w tym duchu święty Tomasz będzie w XIII wieku po Chrystusie będzie dokonywał pewnej reformy, czy pewnego pogłębienia metafizyki. Ale samo jeszcze określenie metafizyka jest bardzo interesujące, bo
Bo co to oznacza, skąd się to wzięło? I interesujące jest dlatego, że sam Arystoteles się tym terminem nie posługiwał, bo go nie znał, bo został wprowadzony później. Metafizyka dokładnie oznacza po prostu to, co jest po fizyce, to, co jest jakby po tych pismach fizykalnych. No w naszym takim powszechnie używanym języku istnieje słowo meta. Tak? Co to jest meta? Meta to jest na jakimś tam biegu, to jest to, co jest później. Tak? Jest po tym samym biegu, jest właśnie meta. I trochę na tej zasadzie właśnie po tych pismach fizycznych dotyczących właśnie tych całej fizyki, czyli po prostu tak naprawdę jakby działu filozofii, bo dla Arystotelesa fizyka to nie jest ta nasza fizyka rozumiana jako nauka empiryczna, gdzie z jednej strony mamy eksperymenty, z drugiej strony mamy matematyczne obliczenia. Dla Arystotelesa fizyka to jest pewna refleksja jakby taka właśnie filozoficzna dotycząca tych rzeczy właśnie zmysłowo poznawalnych, dotycząca ich przemian różnego rodzaju, tak? Ale raczej z punktu widzenia takiego bardzo jakościowego. Tam nie będzie jakichś ilościowych, bo też one nie były za bardzo możliwe. Tak? Będą bardzo podstawowe, tylko takie pewne jakieś obserwacje. A więc to, co jest po fizyce, co jest jednocześnie głębsze i wyższe, bo też te byty zmysłowo poznawalne mają swoją właśnie podstawę w tych bytach, o których będzie mówiła metafizyka, ale jednocześnie jest to coś wyższego, coś doskonalszego. Ale samo określenie też do końca tak nie wiadomo, prawdopodobnie Andronikos z Rodos właśnie ten termin ukuł. Natomiast sam Arystoteles posługiwał się zupełnie innym określeniem, a mianowicie dwoma różnymi. Mówił filozofia pierwsza. To jest właśnie ta metafizyka w odróżnieniu od fizyki, która była tą filozofią drugą. To też pokazuje nam, że metafizyka musi dotyczyć tego czegoś bardziej podstawowego, czegoś, co jest jakby na początku, tak? Jest odkrywane później, dlatego też i nie dziwnego, że właśnie w pismach filozoficznych najpierw powinniśmy zajmować się właśnie tą filozofią, tą drugą, czyli fizyką, a dopiero potem metafizyką, no bo poznajemy rzeczywistość od tego, poprzez to, co zmysłowe, wychodzimy od tego, co zmysłowe, ale potem zaczynamy rozumieć ją coraz głębiej, dlatego potem zajmujemy się już tymi zagadnieniami metafizycznymi. Tak? Czyli Arystoteles używał określenia filozofia pierwsza, ale też używał innego określenia i to już jest bardzo interesujące, bo zupełnie nam się tak nie kojarzy, używał określenia teologia. Teologia, czyli tyle, co nauka o Bogu. Jak to jest, że filozof, o którym mówimy, że tym się właśnie różni od Platona, że u niego nie ma tego zacięcia mistyczno-religijnego, przynajmniej nie ma go zupełnie w pismach ezoterycznych przeznaczonych dla uczniów szkół. Jak to się dzieje, że taki właśnie człowiek nazywa tą najbardziej pierwotną, taką rdzenną taką, tak, część refleksji filozoficznej, to jest w ogóle też najwyższa w całej tej hierarchii nauk, najwyższa nauka, no, nazywa ją właśnie teologią. No to też pokazuje nam, że właśnie ten Bóg arystotelesowski, ten pierwszy poruszyciel musi być jakimś najistotniejszym elementem rzeczywistości, tak? Jakimś najbardziej jakby, nie tylko sam sobie najdoskonalszym, ale też jakoś najlepiej spełniającym, tak, kryteria naukowości. Tak? I tak będzie. Chociaż oczywiście ten Bóg jest jeden, jest jakby pojedynczy. Tak? Nie ma ich więcej, nie ma jakby żadnego gatunku, rodzaju. Tych pierwszych poruszycieli jest jeden, ale z pewnych względów się potem okaże, że w tym przypadku tak jest, bo jest on jednocześnie konkretny, jest czymś konkretnym, jednym, tak? Ale z drugiej strony właśnie spełnia te kryteria naukowości. Kryteria naukowości, które domagają się, żeby był niezmienny. Domagają się tego, żeby w pewnym sensie jest on ogólny, ponieważ nie ma w nim niczego takiego jakby właśnie takiego przypadłościowego, takiego przypadkowego. Jest w nim jakby wszystko to, co jest istotne. W jego przypadku po prostu to, co jest istotne, się całkowicie zrównuje z tym, co jest po prostu tym jednostkowym, co jest jemu właściwym ze względu na to, że jest jednym konkretnym jakimś bytem. Tak? Dlatego w jego przypadku rzeczywiście możemy mówić o takim jakby wierzchołku tej piramidy bytów. Tak? To jest coś trochę takie nawiązanie do Platona, tylko tutaj właśnie ten pierwszy poruszycie, nie jakaś idea, ale ten pierwszy poruszycie. Z tym, że tutaj pewne też niedoskonałości filozofii Arystotelesa będą ograniczały
tego pierwszego poruszyciela, jakby w jego zadaniu bycia Bogiem, to nie będzie taki Bóg, jakiego my kojarzymy z chrześcijaństwa. To nie będzie Bóg, który będzie się kierował opatrznością, będzie z miłością patrzył na ludzi czy na świat. To będzie trochę inaczej, ale o tym powiemy później. Natomiast właśnie ciekawą rzeczą, że dla Arystotelesa nie tylko, że metafizyka zajmuje się tą pierwszą, najważniejszą, najdoskonalszą, właśnie określanie substancją, ale to jeszcze trochę za wcześnie, tym pierwszym, najważniejszym bytem, ale ciekawą jest rzeczą to, że właśnie nawet nazwa dla całej nauki bierze się, tak? Od tego konkretnego bytu. Tak? To też nie oznacza, że tylko i wyłącznie o Bogu mówi teologia. Teologia mówi o różnych bytach, o różnych rzeczach. Bo to jest właśnie ta prawdziwa rewolucja w filozofii, polegająca na zamianie monizmu. Tego, który jest właściwy dla wszystkich filozofów. Właściwie to nawet i po prostu przed Arystotelesem do pewnego stopnia. Bo nawet i u Platona w jakimś stopniu ten monizm będzie widoczny. Monizm, jak pamiętamy, polega na tym, że rzeczywistość składa się po prostu z jednego bytu. Tak? To jest, rzeczywistość jest po prostu jednym jakby wszechbytem. I to jest bardzo charakterystyczne nie tylko dla filozofów jońskich, którzy upatrywali w tej zasadzie materialnej tego prawdziwego jakby rdzenia rzeczywistości, korzenia i tak naprawdę wszystko inne było tylko pewnego rodzaju jakimiś przekształceniami tej pierwotnej substancji. Ta pierwotna substancja, ten pierwotny byt, to jest właściwie cały świat. Tak? On ma swoje różne jakieś przejawy, różne jakimś różnym procesom podlega, ale ostatecznie jakby cały czas jest po prostu sobą. Ta woda cały czas jest wodą, niezależnie od tego, co by się z nią działo. Tak samo we wszystkich innych tych systemach filozoficznych. To tak mniej więcej wygląda. Tak? Oczywiście u Platona jest sytuacja trochę bardziej skomplikowana, dlatego że tam mamy do czynienia, no, jeżeli tym prawdziwym bytem są idee, no to te idee są jakoś od siebie różne, ale ostatecznie one wszystkie wynikają z tej idei, tej najwznieślejszej, najdoskonalszej idei jedni. Tak? No i właśnie w tym duchu monistycznym zostanie potem przeprowadzona interpretacja, czy rozwinięcie platonizmu w neoplatonizmie. Neoplatonizm będzie do tego się właściwie sprowadzał, że jest ta jednia, z której cały świat jakoś wyemanował, ale ostatecznie on jest niczym innym jak nieodrębnym bytem, tylko częścią tej jedni, jakby, tak? Która skutkiem, jakąś konsekwencją tej jedni, ale jednocześnie jakby z nią jest powiązana. Znaczy nie ma jakiegoś rozdziału tak naprawdę. U Platona ciągle są te tendencje monizujące, chociaż faktycznie u niego do pewnego stopnia już zostało przezwyciężone to, co widzimy w filozofii Parmenidesa. Filozofia Parmenidesa to jest taki monizm, statyczny monizm, który jest efektem takiego trochę przeracjonalizowania refleksji dotyczącej rzeczywistości. Bo u Parmenidesa pamiętamy, z czego się składał świat, czym jest świat? Świat jest po prostu bytem. Świat to jest byt, który odkrywany jest nie na drodze jakichś obserwacji takich empirycznych, no bo te obserwacje prowadzą nas do jakiegoś błędu. Zdaniem Parmenidesa jest to droga głupców. Droga mędrca to droga refleksji intelektualnej, która polega na odkryciu zasady tożsamości. A zasada tożsamości mówi, że byt jest, że byt jest bytem. Że niebytu nie ma, bo niebyt jest właśnie tym, co nie może być, bo istnieje tylko byt. I ten byt musi być ze sobą utożsamiony, bo gdyby nie był, to mamy wtedy zasadę sprzeczności. Mamy wtedy jakąś sprzeczność, absurd. Wobec tego ten byt po prostu jest i on jest wobec tego całkowicie niezmienny i tylko jeden może być. Jakby z zasad takich logicznych wyprowadził, które tak jakby bardzo, bardzo mocno, taki zupełnie nie taki niezrelatywizowany sposób pojął z tej zasady, czy z tych zasad, bo zasada tożsamości i niesprzeczności ze sobą są wzajemnie powiązane, z jednej wynika druga. Więc z tego wyprowadził właśnie cały ten świat. No, świat, który po prostu jest cały czas taki sam. Robi się nic nie zmienia. Wszystkie procesy są tylko czymś w rodzaju złudzenia. No i ten świat jest, znaczy ten byt jest tylko jeden. Byt jest całym światem. Tak? Do tego to się sprowadza. U Platona mamy przynajmniej już jakoś, dzięki narzędziom dialektycznym, jest jakoś osłabione to pojmowanie. Zresztą sam Platon mówił, że dokonał to w dialogu Parmenides, właściwie nie sam Platon, tylko ten, który jakby wypowiada poglądy platońskie, mówi o ojcobójstwie
naszego ojca Parmenidesa, że dokonał ojcobójstwa, że ten pogląd Parmenidesa, który tak całkowicie uprościł rzeczywistość, tak, został jakoś przezwyciężony. I to prawda, do pewnego stopnia tak jest. Dlaczego tak jest? No bo jednak, no zobaczmy, że raz, że te idee, no jednak mimo wszystko no, jest jakaś podstawa w nich do tego, żeby mówić o nich jako o różnych ideach, nawet jeżeli one się wywodzą jakby z tej jednej, najwyższej. A druga sprawa, że te byty matematyczne, które przecież nie są ideami, też w jakiś sposób są, chociaż są jakby w dużo mniejszy sposób. Nie są do końca efektem tylko naszego jakiegoś złudzenia. To nie jest jakiś pozór. Nawet te rzeczy zmysłowo poznawalne, te odbitki, one też nie są do końca pozorami. One owszem są jakby mniej, one są bytami jakby w mniejszym stopniu, zdecydowanie w mniejszym stopniu, ale nie można powiedzieć, że ich nie ma. Nie są całkowitym niebytem. Więc u Platona nie ma takiego totalnego rozumienia bytu, że jest byt i od razu jest niebyt, tylko są tak jakby stadia pośrednie, można powiedzieć. Natomiast to, czego Platona w stosunku do Arystotelesa nie będzie, to nie ma właśnie koncentracji, czy jakby nie ma tego kontaktu jakby z konkretnym jednostkowym bytem, bo jakby gatunki i rodzaje jakby je pochłonęły. Bo idea jest właśnie jedna przecież, tak, w gatunku. Bo idea jest czymś dużo bardziej. Jakby idea wiewiórki jest bardziej niż zbiór wiewiórek istniejących na świecie. One są czymś tak naprawdę wtórnym, czymś mniej realistycznym, mniej realnym, mniej istniejącym. Ta idea wiewiórki jest czymś bardziej. Więc indywidualny byt w całej tej swojej indywidualności jest czymś tak naprawdę mało realnym. Liczą się te gatunki, liczą się te zasady, tak? Te idee, liczą się to, co jest ogólne. I to zobaczmy, że tego nie ma u Arystotelesa, ale z drugiej strony ze względu na naukowość, na potrzebę, na wymogi poznania naukowego, a Arystoteles jest właśnie takim do bólu naukowcem, dlatego będzie coś, co jakoś przypomina. Tak? No, żeśmy o tym mówili, że u niego będzie, u Arystotelesa nie ma nauki o tym, co jednostkowe. Czyli u niego musi być coś takiego, i to będziemy o tym mówić, że on jakoś musi to przezwyciężyć, jakoś mu się to nawet udaje, bo z jednej strony musi być, naukowość domaga się pewnej ogólności, z drugiej strony jednak musi być cały czas kontakt z jednostkowością, z tymi konkretnymi bytami. To jest ważny punkt, dlatego że tutaj nastąpił pewien poślizg poznawczy w późniejszych wiekach i on doprowadził do pewnego wypaczenia filozofii właśnie arystotelesowskiej i to... Akurat u Tomasza tego właśnie nie ma, tego poślizgu. Tomasz to genialnie jakoś tak zachowuje i nawet to jakoś jest w stanie pogłębić. Natomiast to się zasadniczo w historii filozofii tutaj nastąpił pewien taki błąd, tak? Taki niuans nie został dobrze jakoś, powiedzmy, zrozumiany. Ale jeszcze teraz, mam jeszcze trochę czasu, w takim razie jeszcze może przeczytam. Co to jest w takim razie ta metafizyka? Chociaż samego określenia nie używał Arystoteles, ale pisał o niej tak, że istnieje nauka, która bada byt jako taki, przysługujące mu atrybuty istotne. Nie jest ona żadną z tak zwanych nauk szczegółowych, bo żadna z tych nauk nie bada ogólnie bytu jako takiego, lecz wyodrębnia pewną część bytu, bada jej własności, jak na przykład nauki matematyczne. Otóż, ponieważ poszukujemy pierwszych zasad i najwyższych przyczyn, musi przeto istnieć jakiś byt, do którego należą te zasady i przyczyny na mocy jego własnej natury. Jeżeli więc filozofowie poszukujący elementów bytu poszukiwali tych innych zasad, z tego musi wynikać, że elementy bytu są elementami bytu nie akcydentalnego, lecz bytu jako takiego. Dlatego i my również musimy się zająć poszukiwaniem pierwszych przyczyn bytu jako takiego. A więc metafizyka zajmuje się bytem jako takim. Co to znaczy byt jako taki? Nie znaczy to bytu w sensie Parmenidesa, czy nawet w sensie platońskim. Takim byt jako taki to znaczy ten jeden, jedyny byt, tak jak u Parmenidesa, który jest i poza którym niczego nie ma, ani nawet jak w sensie platońskim, że jakiś byt, czy jakieś byty, które są ponad tym światem i do których jakby nie ma bezpośredniego jakby dojścia, tak, które są tylko jakoś odkrywane w drodze jakiejś takiej intelektualnej. No tutaj też właściwie ten najwyższy byt będzie odkrywany w drodze intelektualnej, ale jednak cały czas będziemy go odkrywali tutaj jakby przy sobie, a nie gdzieś tam daleko, tak?
chociaż właśnie naszym umysłem. Natomiast byt jako byt, o co takiego tutaj chodzi? Jeżeli mamy właśnie ten stół, przy którym tutaj się teraz znajduję, z punktu widzenia fizyki ten byt jak byłby traktowany? No, należałoby dokonać pewnej tak zwanej abstrakcji, czyli oderwać od tego stołu, oczywiście w sensie refleksji intelektualnej, oderwać to, co jest dla niego takie jednostkowe, to, co nie jest dla niego istotne, to, co jest po prostu takim jakby zasadniczym dla tego stołu jako takiego, tak? Ale zrobionego z drewna, z metalu, z tych materiałów, które tutaj można obserwować. I fizyka zajmuje się właśnie właściwościami takiego oto bytu, takiej oto, można powiedzieć, substancji, żeby się do tego słowa przyzwyczajać. Tak? Można badać wytrzymałość tego blatu, można badać wytrzymałość tych metalowych jakichś nóg, tak? To są te, czy jakieś inne właściwości fizyczne. Tak? To jest mniej więcej to, czym się zajmuje fizyka. Ta najniższa spośród nauk tych kontemplacyjnych, teoretycznych. Ta filozofia druga. Jest jeszcze matematyka. Czym ona się zajmuje? Ona się zajmuje jakby jeszcze wyższym poziomem abstrakcji, czyli trzeba oderwać od tego stołu te wszystkie cechy jakościowe materii, czyli zostają tylko ilościowe, czyli zostaje długość, szerokość, wysokość, zostają kształty, zostają pewne kąty. To, czym się zajmuje matematyka, pewna liczba, ale liczba plus te wszystkie geometryczne rzeczy, tak? Cały ten wymiar ilościowo-matematyczny, który może być badany za pomocą właśnie nauk matematycznych. Tak? No i to całkiem dużo też nam może, taka analiza może też nam całkiem sporo powiedzieć rzeczy dotyczących tego konkretnego stołu. Ale jest jeszcze ta najwyższa nauka, kontemplacyjna, teoretyczna, właśnie metafizyka, tak? Ta filozofia pierwsza właśnie, która czym się będzie zajmowała? Będzie się zajmowała już nie jakimiś tam konkretną właściwościami jakimś drewna czy metalu, już nie jakimś kształtem, czy to jest takie, czy kwadratowe, okrągłe, czy jest wysokie, czy niskie, ale będzie się zajmowała jeszcze głębszymi jakby własnościami, właśnie bytem jako bytem, już nie bytem jako określonym jakoś jakościowo czy ilościowo, tylko bytem jako bytem na tym najgłębszym poziomie, czyli będzie wyróżniała cel, dla którego został ten stół zrobiony, będzie wyróżniała tego sprawcę tego stołu, a w samym tym stole będzie określała pewną formę, czyli to, co jest tą najgłębszą treścią tego stołu, to, co powoduje, że ten stół jest właśnie stołem, a nie jakimś tam drzewem czy czymś tam innym, prawda? Będzie określała to, co jest jakby na tym najgłębszym poziomie, co daje tożsamość, nadaje tożsamość tej właśnie rzeczy. I jednocześnie materia, bardzo tak ogólnie abstrakcyjnie rozumiana, która też jest pewnym warunkiem tego, że ten stół może istnieć, bo bez tej materii oczywiście stół by istnieć nie mógł. A więc metafizyka bada byt jako taki, byt na tym najgłębszym poziomie i od razu nas to odnosi do przyczyn. Co się wiąże znowu z tym pierwszym wymogiem naukowości poznania, czyli z koniecznością, czyli właśnie z po prostu podawaniem pewnych racji, dla której rzecz istnieje. Tak? Nie ma nic przypadkowego. Jeżeli coś istnieje, to ma pewne przyczyny. Jakie są te przyczyny? My chyba już mówiliśmy o tych czterech przyczynach. Jest to coś takiego bardzo charakterystycznego i dla świętego Tomasza, dla scholastyki, ale to właśnie wywodzi się od Arystotelesa. Sam Arystoteles pisze tak w Metafizyce, w Księdze Delta. Pisze tak. Przyczyną nazywa się po pierwsze materia, z której coś powstaje. Na przykład brąz jest przyczyną posągu, a srebro pucharu oraz rodzaje brązu i srebra. Czyli to jest ta materia. Potem w innym znaczeniu przyczyną jest forma i wzór, to znaczy definicja istoty i jej rodzaje. Na przykład dla oktawy stosunek 2 do 1 i w ogóle liczba oraz części objęte definicją. Dlatego też tutaj Arystoteles będzie w tych wcześniejszych systemach filozoficznych właśnie u Pitagorejczyków będzie widział tych, którzy zaczęli zajmować się czymś, co było właściwie taką przyczyną formalną. No i oczywiście Platon. Te idee platońskie to są właśnie nic innego jak takie przyczyny formalne. To jest właśnie ta forma. Potem, czy właśnie wzór. Potem, po trzecie, przyczyną jest również pierwsza zasada zmiany albo spoczynku. Co to znaczy pierwsza zasada zmiany? To jest właśnie ten sprawca. Na przykład doradca jest przyczyną działania, ojciec jest przyczyną dziecka i w ogóle sprawca jest przyczyną czynu, a to, co powoduje zmianę, jest przyczyną tego, co podlega zmianie. I po czwarte, przyczyną jest również cel, czyli to, ze względu na co coś jest. Na przykład zdrowie jest przyczyną spaceru. Dlaczego ktoś spaceruje? Pytamy. Dla zdrowia. I odpowiadając tak, sądzimy, żeśmy podali przyczynę.
To samo odnosi się do wszystkich środków występujących przed celem, gdy coś innego wywołało proces ruchu, na przykład schudnięcie, przeczyszczenie, lekarstwa, instrumenty są przyczynami zdrowia, bo wszystkie te środki zostały użyte ze względu na cel, chociaż różnią się między sobą tym, że jedne są instrumentami, a inne są działaniami. W tylu więc znaczeniach używa się wyrazu przyczyny. To są te cztery przyczyny. Ostatnia przyczyna celowa, dlatego tak Arystoteles trochę dokładniej ją podaje, bo on właściwie jest takim bezpośrednim odkrywcą tej przyczyny. Przyczyna sprawcza jako taka, no może w sensie samego określenia nie występowała, ale właściwie w tych różnych systemach przed Arystotelesem, właściwie przed Sokratejskim, nawet właściwie już jako taka gdzieś tam była, tylko tyle, że no nie była tak może wyraźnie wyróżniana, ale zasadniczo jednak rozumiano, że to nie tylko materia, bo materia, przyczyna materialna, to jest przecież to, czym się filozofowie tak od czasów Talesa zajmowali w pierwszej kolejności, ale również i ta przyczyna sprawcza gdzieś tam się też pojawiała. Przyczyna formalna właśnie od Pitagorasa i Platona i przyczyna celowa właściwie Arystoteles, chociaż Anaxagoras trochę się do tego przyczynił, bo on mówił o tym, że za całą tą rzeczywistością stoi jakiś umysł, który kieruje wszystkim tak, żeby osiągnąć dobro, żeby zrealizować jakieś dobro. No to jest już jakaś podstawa dla tej właśnie przyczyny celowej, bezpośrednio już przez Arystotelesa odkrytej. To są właśnie te cztery przyczyny i w świetle tych czterech przyczyn będzie rozumiał rzeczywistość. Jeżeli nie rozumiemy, nie znamy tych czterech przyczyn, to tak naprawdę nic nie wiemy o rzeczywistości. I tutaj też warto pamiętać o tym, że możemy, zwłaszcza w tym ciągu przyczyn sprawczych i celowych, możemy się odnosić do coraz to pierwszych jakichś tak, tych przyczyn. Że to nie będzie tak, to nie będzie takie proste. Będziemy mogli mówić o jakimś łańcuchu tych przyczyn. To też będzie sposób na odkrycie tego pierwszego poruszyciela. To będzie sposób, który zostanie potem, zwłaszcza przez świętego Tomasza, przecież schemat tych pięciu dróg świętego Tomasza to w dużej mierze się będzie właśnie do tego sprowadzał, prawda? Tak? Żeby wyeksploatować schemat tych przyczyn i w ten sposób dochodzić do tego pierwszego, który jest u podstaw wszystkiego. To są właśnie te przyczyny i tym się będzie właśnie zajmowała metafizyka. Będzie się, po pierwsze, metafizyka według Arystotelesa będzie zajmowała się właśnie, po pierwsze, przyczynami. Dlatego, że w świetle przyczyn możemy zrozumieć rzeczywistość, tak? To po pierwsze. Po drugie, czym się będzie zajmowała? Będzie się zajmowała, tak? Pytanie jakieś? Czterech, tak? Tych przyczyn, tak? A pięć dróg świętego Tomasza, tak? Dobrze. To oczywiście jest temat jakby na zupełnie inne, to już kiedy przy okazji Tomasza, ale jest jakiś tutaj niewątpliwie jakiś związek dość mocny. Więc warto o tym powiedzieć. Więc po pierwsze, metafizyka zajmuje się przyczynami. Po drugie, zajmuje się, tak jak sam Arystoteles już napisał, bytem jako bytem. Już nie bytem określonym jakoś jakościowo, w taki czy inny sposób, nie nawet określonym ilościowo, ale bytem jako bytem, czyli jakby ujętym bytem, ujętym w tych najgłębszych jakby uwarunkowaniach, tak? Czyli w tych najgłębszych przyczynach. To jest najgłębsze. Bytem jako bytem to wcale nie znaczy, że ten byt jest jeden. Właśnie największym osiągnięciem Arystotelesa jest to, że on naprawdę bardzo dużo zrobił, żeby odejść od monizmu. Odejść od tego, aby tego właściwie jakoś bardzo mocno związanego z ludzkim umysłem. Tego właśnie pomysłu, żeby traktować rzeczywistość jako zbiór przejawów jednego bytu, jednej rzeczywistości. Tak? U Arystotelesa będzie możliwe przejście do tak zwanego pluralizmu, czyli do pojmowania świata jako zbioru różnych uporządkowanych, współdziałających jakoś tak różnych bytów, dzięki temu, że pojmie byt jako ten, który jest w sobie złożony, który jest skomplikowanym pewnym jakąś całością, złożoną całością. Dopiero to zrozumienie bytu jako pewnej złożonej całości spowodowało, że można było bez uciekania, bez porzucania zasady niesprzeczności, tym samym zasady tożsamości, można było zrozumieć rzeczywistość jako złożoną z tych różnych bytów. To jest bardzo istotna rzecz, o tym jeszcze będę mówił to nieraz pewnie, że właśnie ten pluralizm, to zrozumienie świata jako złożonego z różnych bytów. Można powiedzieć tak, że do czasów Arystotelesa, jeszcze nawet u Platona to trochę jest widoczne, była tendencja, żeby, no tak jakbyśmy poszli do teatru i widzieli nie tyle jakichś pojedynczych aktorów i odgrywających swoje jakieś role, tylko po prostu jedną sztukę.
Widzimy tylko sztukę i to jest wszystko, co widzimy. Nie widzimy po prostu konkretnych aktorów. Oni nie są dla nas jakimiś odmiennymi, odrębnymi bytami, ze sobą jakoś powiązanymi, tylko po prostu jest jedna scena, jedna sztuka teatralna, która się rozgrywa przed naszymi oczami. Natomiast dla Arystotelesa to już nie jest jakaś jedna sztuka, ale to jest po prostu nic innego, jak są po prostu aktorzy. Aktorzy, którzy grają swoje role. Oczywiście niektórzy aktorzy schodzą ze sceny wcześniej, inni wchodzą jakoś, tak, wymieniają się, mogą zakładać różne maski czy różne stroje, mogą wchodzić w różne skomplikowane interakcje ze sobą. Tak? Ale to są ciągle jednak odrębni od siebie aktorzy. To są jakieś odrębne byty. Ale to tylko wtedy możemy zrozumieć, kiedy będziemy pojmowali, że byt sam w sobie jest nie tylko właśnie wieloraki, nie tylko jest ich wiele, ale właśnie to, żeby dojść do tego, że jest ich wiele, musimy najpierw zrozumieć, że byt jako taki jest złożony, że jest w nim coś, co jest niezmienne i co jest jakoś istotne, co musi być takie, żeby był właśnie tym, czym jest. Jest coś takiego, co się zmienia. Kiedy obserwujemy łąkę i kwiaty w ciągu dnia, prawda? Jak, co się dzieje z jakimiś kwiatami, czy ze słonecznikami, w jaki sposób podążają za słońcem, w jaki sposób płatki tych kwiatów się rozchylają, w jaki sposób jakaś tam rosa się pojawia, gdzieś tam potem ta rosa gdzieś znika, wyparowuje. Podlegają różnym zmianom te byty, a jednak to jest ciągle ten sam kwiat. To nic właściwie, jakby w sensie takim istotnym nic się nie zmieniło, a jednak zmieniają się różne rzeczy. Tak? Coś się ciągle zmienia, ale coś się nie zmienia. I to jest coś takiego, co Arystoteles na poziomie filozoficznym zrozumiał. To jest na poziomie takim zdroworozsądkowym na pewno było znane ludziom i wtedy. Tylko chodzi o to, że u filozofów zawsze jest taka tendencja, zawsze była, żeby pobieżnie czasem wnikać, pobieżnie rozumieć doświadczenie, owoc doświadczenia zmysłowego. Jeżeli się tutaj dokona pewnego takiego, jest się takim człowiekiem mało jakby wnikliwym i się od razu chce uogólnić te wyniki obserwacji zmysłowych, to właśnie wtedy powstają takie systemy jak Parmenidesa, gdzie po prostu rzeczywistość jest cały czas taka sama, gdzie zasada logiczna pochłonęła rzeczywistość. No to jest też dlatego ojciec właśnie filozofii takiej idealistycznej. No i jeszcze Platon oczywiście, tak? Gdzie też jest taka tendencja mocna, żeby umysł pochłaniał rzeczywistość tych bytów konkretnie istniejących. To jest u Platona przecież, prawda? Czyli wtedy, kiedy umysł ma taką tendencję, zasadniczo ma u człowieka tendencję, żeby pochłaniać całą tą różnorodność, zmienność bytów. Tak? U Arystotelesa my rozumiemy, że skoro tak, to on musiał zrozumieć coś, co było wcześniej zupełnie niepojmowalne. O tym będziemy potem mówić, bo to jest jakby temat na oddzielny wykład, a mianowicie ruch. Jak to jest, że ruch jest czymś opisywalnym filozoficznie, że to po prostu daje się pojąć bez porzucania zasady niesprzeczności, a jednocześnie nie porzuca się właśnie tych aktorów, czyli tych właśnie substancji, tych bytów. Tak? Nie traktuje się tego wszystkiego jak u Heraklita, jako zbioru pewnych procesów. No bo jeżeli się ruch źle zrozumie, no to albo będzie on zupełnie zanegowany, bo będzie czymś sprzecznym, albo zasada sprzeczności będzie musiała się trochę po prostu, będzie musiała być jakoś porzucona czy zrelatywizowana, prawda? I wtedy będziemy mieli jakiś procesualizm, będziemy mieli oparcie się na procesach, jako na tej podstawowej jakby formie właśnie bytowania. To jest coś, co będzie u Heraklita, to jest coś, co będzie też w tej filozofii współczesnej, w procesualizmie Whiteheada na przykład, u Hegla też. Także to jest coś, co też wcale nie umarło. A więc byt jako byt to jest nic innego jak zbiór różnych bytów, które są jeszcze złożone w sobie. I to jakby znowu wymaga kolejnej takiej ogromnej zmiany, właśnie takiej rewolucyjnej zmiany, mianowicie pojmowania bytu na nowy sposób, na sposób analogiczny. Co to znaczy ta analogia? Sam znowu Arystoteles nam będzie to tłumaczył, co to jest ta analogia. I pisze tak, że byt jest pojęciem wieloznacznym, ale odnosi się zawsze do jednego, do jednej określonej natury i nie homonimicznie, lecz podobnie jak wszystko, co jest zdrowe, odnosi się do zdrowia. Jedno w tym znaczeniu, że je zachowuje, inne, że je tworzy, jeszcze inne, że jest symptomem zdrowia i w końcu, że jest zdolne do jego przyjęcia. O co tutaj chodzi? To jest bardzo prosta rzecz, chociaż brzmi tak trochę dziwnie. Chodzi po prostu o to, że tak jak w naszym takim normalnym, codziennym języku rozumiemy, że pewne słowa nawet brzmiące tak samo, ale w różnych kontekstach mają trochę różne znaczenie, nabierają różnego znaczenia w zależności od kontekstu. Mówimy zdrowy, o człowieku,
Ale kiedy mówimy o zdrowym jedzeniu, to nie znaczy przez to słowo zdrowe to samo, co zdrowy człowiek. Człowiek zdrowy to znaczy człowiek, który nie jest chory. Tak? Człowiek, który jest zdrowy, to jest człowiek, który nie jest chory. To jest jakby definicja zdrowia. Ale kiedy mówimy o zdrowym jedzeniu, to nie znaczy, że jedzenie nie jest chore, kiedy jest zdrowe, prawda? Czy powietrze, co to znaczy zdrowe powietrze, czy zdrowy klimat? To nie znaczy, że klimat nie jest chory sam w sobie, tylko że może albo zakonserwować zdrowie człowieka, albo może spowodować jakiś lepszy powrót do zdrowia szybszy, prawda? Czy tam jakiś... To znaczy po prostu mają tutaj te określenia zdrowe w stosunku do powietrza, jedzenia, wszystkich tam innych tego typu, tak, zdrowy styl życia i tak dalej, albo są przejawami zdrowia, albo są w jakiś sposób prowadzącymi do zdrowia, czy do jego zachowania i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakoś odnoszą się, tak? Czyli tym bazowym określeniem jest zdrowy człowiek. Wszystko inne się jakby do niego odnosi. Wszystko inne odnosi się do niego. Jest pewna zasada, i do niej się odnoszą tam te wszystkie inne jakieś konteksty rozumienia tegoż właśnie pojęcia. I dokładnie coś takiego będzie w dziedzinie bytu. To znaczy powie Arystoteles tak, że coś jest bytem jakby właśnie tak w pierwszej kolejności i wszystko inne jest bytem w odniesieniu do tego. I to, co jest bytem w tej pierwszej kolejności, to jest właśnie substancja. To jest właśnie substancja. To substancja jest właśnie tym bytem w naczelnym jakby. W tym pierwszej kolejności bytem jest właśnie substancja. Co jest bytem tym substancjalnym? To już trochę wybrzmiało. Mówiłem o tym, że filozofia Arystotelesa nie odchodzi od tego, co jednostkowe, ale z drugiej strony spełnia kryteria naukowości. Więc ta substancja musi być czymś jednocześnie, będzie i miało cały czas bardzo jednostkowy, bardzo konkretny, będzie miało wymiar, ale z drugiej strony musi być otwarte na to, co jest gatunkowe, to, co jest jakby powszechne, to, co jest pojęciowalne. I to będzie cały czas, ten niuans będzie tutaj tkwił w tym. Na razie wiemy, że substancja jest jakby właśnie tym i tym się będzie metafizyka. Sam powie Arystoteles, że metafizyka zajmuje się w pierwszej kolejności właśnie substancjami, czyli tym, co jest jakoś takim istniejące w sobie, co jest jakby o czym, co jest takie właśnie tym zdrowym człowiekiem. To wszystko inne się do tego jakby odnosi, a to się już do niczego nie odnosi. To nie znaczy, że nie ma swojej przyczyny, to nie znaczy, że jest to od razu najwyższą jakąś boską zasadą, ale jest takim właśnie aktorem na scenie. Ci aktorzy na scenie, którzy mogą zakładać różne kostiumy, którzy mogą wchodzić w różne role, mogą wygłaszać różne takie czy inne jakieś tam zdania, to wszystko są właśnie takie jakby substancje. To są właśnie ci aktorzy. Tak? To jest w tym teatrze Arystotelesa aktorami są właśnie substancje. Metafizyka jest nauką przede wszystkim o substancji. To już wiemy, że jest nauką o bycie, nauką o przyczynach, nauką o substancji. I zanim się skończymy, to już takie ostatnie już zdanie, bo będziemy tym się następnym razem zajmować. I jest również nauką właśnie, już wiemy, teologią z nazwy, czyli nauką właśnie o Bogu, o tym pierwszej, jakby najważniejszej substancji. Ale jakby wszystkie tak naprawdę, wszystkie te rozumienia, to wszystkie pochodzą od Arystotelesa, to są wszystko rzeczy, gdzie można po prostu zacytować, te wszystkie rozumienia metafizyki, czyli nauki o przyczynach, o bycie jako bycie, o substancji i o tym Bogu, tak naprawdę wszystko się sprowadza do jednego. To właściwie wszystkie te, to są jakby różne tylko aspekty tej jednej rzeczywistości. Ostatecznie to właśnie substancja będzie tym jakby, tak? Czy substancja w sensie tym takim ogólnym, czy substancja jako uprzyczynowana, czy substancja jako ta najwznioślejsza i największa, czyli Bóg. I ostatecznie zawsze to substancja będzie kluczem do rozumienia metafizyki. Jeżeli dobrze będziemy rozumieli właśnie substancję, czym jest substancja u Arystotelesa, wtedy będziemy dobrze rozumieli jego filozofię. To dzisiaj na tyle. Czy pytania jakieś może? Jeżeli mamy te cztery przyczyny, to tak w życiu codziennym tak naprawdę niczego nie znamy. Znamy całkiem sporo. Znaczy tak, te przyczyny... Choćby nawet moje własne krzesło w domu. Ja nie znam tego krzesła. No, czy to możemy formę jego określić taką metafizyczną, że jest takim jakimś tam, przynajmniej tak bardzo ogólnie, prawda? Oczywiście, że jakby na poziomie takim głębokim to jest trudne od strony takiej technicznej, tak? No, ale jednak przynajmniej na tyle możemy to zrobić, że wiemy, że to jest krzesło, a nie jakaś tam rzecz na przykład obdarzona życiem, że ono nie jest życiem, bo na przykład bo forma, bardzo różnią się jakby formy takich rzeczy nieobdarzonych życiem od form, które są wtedy duszami, tych zwierzęcych czy roślinnych, bo wtedy forma w przypadku rośliny czy zwierzęcia to jest dusza tego, tak? I ta forma, czy roślina, czy zwierzęca
Ona jest zresztą jakby formą i substancją jakby jeszcze w pierwszej, jakby jeszcze bardziej niż te nieożywione. Bo u Arystotelesa to jest właśnie wszystko takie analogiczne. Coś jest bardziej, coś jest mniej. To, że coś jest mniej, to nie znaczy, że w ogóle nie jest, tak? I na przykład bardziej substancjami są rośliny i zwierzęta niż przedmioty przez człowieka wytworzone. Takie właśnie rzeczy jak krzesło czy stoły to nie są substancje w tym najbardziej podstawowym sensie. Bardziej podstawowe są rośliny, zwierzęta i ludzie. I one mają w sobie tą zasadę i ich determinującą, to mają w sobie taką ściśle określoną, to jest dusza. I to jest coś takiego, co jest jakby bardzo mocne. Dlaczego? No bo tak naprawdę krzesło jest zbite, ta forma jest nałożona z zewnątrz, bo przez człowieka, który określił, że to ma być krzesło, tak? I zbite stały te elementy z sobą, czy złożone, tak żeby można było na tym siadać. Natomiast w przypadku rośliny czy zwierzęcia, ta forma, czyli dusza, proszę zobaczyć, ona cały czas organizuje tą materię, żeby to cały czas funkcjonowało, żeby to żyło. Prawda? To jest coś takiego, jeżeli się tam utnie kawałek takiego krzesła, no to krzesło może tam powiedzmy mieć za krótką nogę, coś tam ciężko się siedzi, ale jak się zwierzęciu obetnie kawałek nogi, to będzie rana, będzie tam cierpiało, może nawet umrzeć, zdechnąć. Tak? Więc jakby różnica jest zasadnicza, prawda? W każdej części tego zwierzęcia czy rośliny jakby widać, że ta dusza organizuje na każdy fragment ciała tego zwierzęcia czy rośliny, prawda? Bo tam też jakby te właściwości tego ogólnego organizmu są widoczne. Natomiast w przypadku takiego krzesła, no jeżeli ja wytnę kawałek drewna, to ja nie wiem, czy to z krzesła wyciąłem, czy ze stołu na przykład, prawda? Więc jest inaczej. Więc mimo wszystko jednak te analizy takie są możliwe, tylko właśnie cały czas, kiedy patrzymy na takie przedmioty typu krzesło czy inne, to musimy pamiętać, że one jakby nie są w tej najbardziej podstawowym znaczeniu. To wszystko będzie potem, tylko nie da się tego od razu, ale ta zasada będzie tutaj cały czas widoczna, zasada analogii właśnie, że coś jest bardziej, coś jest mniej. Natomiast możemy w przypadku krzesła bardzo dobrze określić jego przyczynę najważniejszą, tą przyczynę celową, dla której wszystko tak naprawdę się, no bo ostatecznie to krzesło zostało, dlatego w ogóle ono jest, bo było do czegoś potrzebne. Tak? Ona jest dlatego najważniejsza, ona jest przyczyną tą zewnętrzną, nie wewnętrzną, jakby określa kontekst tej rzeczy, tak? Skąd to się to wzięło, ale one mogły być łatwo określone. Przyczyna sprawcza, że to na pewno jakaś inteligentna istota zrobiła, samo się to tak nie zrobiło. No nie wiem, jak ten człowiek się nazywał, wiadomo, nie możemy tego określić. Ale jednak przyczyna celowa czy sprawcza mogą być dość łatwo określone mimo wszystko, tak? Do jakiegoś stopnia to przynajmniej. Dusza, znaczy istotą duszy, tak? No. Znaczy, no to właśnie to, no, jakby dusza sama w sobie jest trochę taką właśnie spełnia jakby duszę, znaczy cechę takiej istoty jakiejś danego tego bytu przez duszę ożywianego, a jaka jest istota duszy w sensie, to ciężko jakby trzeba by to zrozumieć, dokładnie by zdefiniować, co przez istotę w tym momencie rozumiemy. Na pewno jest ta dusza jest właśnie tą formą, tak? Jest formą tego bytu. Niewątpliwie jest, może być bardzo różna, bo chodzi o to, że taka forma właśnie, czyli ta dusza roślinna, czy zwierzęcia bezrozumnego, a zwierzęcia rozumnego, czyli człowieka, jest bardzo różna, w tym sensie, że nasze dusze mogą istnieć bez ciała, nie rozpadają się po śmierci, po zniszczeniu ciała, natomiast w przypadku dusz zwierzęcych już tak nie jest, więc one na poziomie metafizycznym się bardzo różnią na przykład. Tak? Więc te dusze zwierzęce są, oceny metafizycznej są po prostu zupełnie różne, tak? nie są substancjalne, nie są substancją, no, nasza dusza jest substancją niezupełną, ale jednak substancjalna jest, a w przypadku dusz zwierzęcych już nie. I to jest właśnie coś takiego, czego tutaj no, to trzeba jakoś tam uwzględnić, więc to, a w sensie takim ogólnym dusza, co takiego, no, dusza na pewno powoduje, jest też na poziomie nauki, tylko to jeszcze tego, żeśmy nie mieli tych pojęć, na poziomie nauki o możności i akcja jest właśnie aktem w sensie entelechei, czyli jest takim w sobie niosącym cel, pewnym jakimś takim już no, takim czynnikiem, który też cały czas będzie ciało organizował, gdzie starał się utrzymać jakby w tym życiu, które ma, tak? Ale to jest jakby już złożone, bo to zależy, o jakiej duszy mówimy. Natomiast jest rzeczywiście u Arystotelesa jest zawsze jedna dusza, tak? Jest jeden ten czynnik taki, jest jedna dusza. Nie ma jakichś tam iluś dusz, które jakoś tam ze sobą się łączą, tylko jest, czyli na przykład dusza ludzka, jest ciekawe, że ona i odpowiada za na przykład myślenie jakieś takie, tak? Czysto takie, czy te działania wolitywne takie związane z wolą, które to działania się jakby, one wykraczają poza to, co materialne, ale tak samo ta jedna dusza, nieśmiertelna na przykład u człowieka, będzie i rozumna, tak? Ona będzie też na przykład odpowiadała za jakieś procesy trawienne,
dziennie. Tak, za jakieś takie rzeczy nawet nie mamy o nich świadomości tak do końca i ta sama dusza za to odpowiada. To jest bardzo ciekawe. Czyli dusza jest czymś sobie dość takim, no, skomplikowanym, chociaż jest bytem właśnie prostym, bo jest właśnie czymś, co jest pozbawione materii, co jest właśnie formą. Tak? Także będziemy tak powoli o tym mówić. To jest samo w sobie dość złożone. Tak? Ave Maria Stella, Dei Mater Alma.